Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie, przepraszamy za opóźnienie, ale łatwiej z Wołowca niż z Warszawy dojechać do nas na czas. Kolejna odsłona cyklu Pisarz i krytyk, Aspik. Jak Państwo pamiętacie, wybitni piszący literaturze są przepytywani przez wybitnych piszących o literaturze. Z Andrzejem Stasiukiem będzie rozmawiał Jarosław Klejnocki. Zapraszam Panów. Dobry wieczór Państwu. Ja dzisiaj w roli rozmówcy, tak bym prosił, jeśli można postrzegać mnie dzisiaj. No co tu dużo przedstawiać, tak? Andrzej Stasiuk, mistrz. Witamy. Proszę Cię. Dzień dobry, dzień dobry. Nie będziemy udawali, że się nie znamy i w związku z tym proszę zaakceptować taką formułę dość bezpośredniej rozmowy, którą zresztą praktykujemy od czasu do czasu. Ostatnio 2,5 roku temu w Poznaniu. To było aż tak dawno. Tak, tak. W 2014 roku przy okazji, czy właściwie rozmowa się toczyła głównie wokół poprzedniej książki podróżniczej, czyli Wschodu. I tak po 2,5 roku znowuż mam zaszczyt rozmawiać z Andrzejem Stasiukiem, gdzie myślę, że do Wschodu wrócimy, no ale tak najnowszym dokonaniem jest, jak Państwo wiedzą, książka Osiołkiem, która jest zupełnie inną książką, aczkolwiek wyprawa w cudownie, cudownie jest. Słucham? Dobrze, cieszę się, że jest inną. Chociaż wyprawa trochę podobne rejony. No, jak się jechało tutaj? Przez Kieleckie. Fantastyczne, uwielbiam przez Kieleckie jeździć, ponieważ no, taki urozmaicony pejzaż, tam górki są, ale też taki pejzaż architektoniczny, taka Polska jest, tu powinna być gdzieś stolica, nie? Mazowieckie też. Nie, dobrze się jechało, ponieważ nie było ciężarówek, paru wariatów tylko i wiesz, mi się zawsze dobrze jeździ tak naprawdę. Lubisz jeździć? Lubię jeździć. No, złowiłem na przykład taki ładny gdzieś po drodze, takie wielkie ogłoszenie były. Akcesoria patriotyczne. Naprawdę stoi przy drodze po prawej, jadąc w tył. No zawsze człowiek coś znajdzie, jak pojedzie w Kieleckie. Trzeba będzie sprawdzić, co tam, czym tam handlują. No, to narysowany był jakiś pasek, tam wiesz, jakaś koszulka, no takie rzeczy. No. Koszulki, wiesz, to potem z gaciami wrzucasz te orły, wiesz, do pralki, to tam wszystko tak chodzi, wiesz. Fantastyczny pomysł. No, no takie rzeczy. No. Dzisiaj niedziela jest, więc spokojnie było. Tytułowy Osiołek to samochód. Muszę Państwu powiedzieć, że też nie tylko mam zaszczyt prowadzić rozmowę dzisiaj z Andrzejem Stasiukiem, ale miałem też zaszczyt prowadzić Osiołka kilka razy, w tym raz na takim przejeździe, w którym moja starsza córka dostała histerii. Histerii, tak. A tak. To ty prowadziłeś, taki ojciec jesteś. Jechaliśmy no, niedaleko miejsca, gdzie Andrzej mieszka, ale jest to dość dzika kraina, zwłaszcza jak ktoś z miasta. I jechaliśmy trochę tak przez pola. Ja prowadziłem, bo właściciel Osiołka napił się trochę wcześniej napojów dla dorosłych. Czerwonego wina, powiedz wprost. Tak, i akurat już strzałka tego benzyny to tak już na różowym czy tam na pomarańczowym, a ciemno i Andrzej jeszcze od czasu do czasu chyba specjalnie prowokując moją córkę, jak się rozglądała, ja mówię, właściwie gdzie my jesteśmy? No więc dostała histerii, ale to była taka jak dla właśnie kogoś z miasta szaleńcza wyprawa. To jest, nie pada nazwa samochodu, znaczy marki. To jak wszystko, to też ma swoją historię. Ponieważ kiedy wyruszałem w tą karkołomną podróży. Chciałem wtedy dojechać do Pamiru i dojechałem w końcu do Tadżykistanu. Ale że Osiołek był już dosyć wiekowym samochodem, miał 350 tysięcy przejechane, to zwróciłem się z propozycją do firmy, która wyprodukowała Osiołka, ona ma przedstawicielstwo w Polsce. I pani zajmująca się PR-em, szefowa PR-u tej koncernu światowego, bardzo się zapaliła tego pomysłu. Ja tylko zróbcie mi ten samochód, tam przegląd, zróbcie tam parę części, trzeba wymienić. I wtedy ten samochód zostanie bohaterem książki, nawet pierdyknę, przepraszam, nawet może zrobimy zdjęcie na okładce albo coś tamtego. I pani była bardzo zapalona i walczyła o ten pomysł, ale dowództwo światowego koncernu zlekceważyło to kompletnie. I wtedy ja powiedziałem, okej, i sobie napiszę książkę, ale nie jest tam wyjaśniony, jakiej marki jest to samochód. Ale mogę zdradzić, to była Suzuki Grand Vitara 1. Bardzo fajny samochód, bardzo prosty, surowy, japoński ułaz. Tylko że, no bo ci z Państwa, którzy jeszcze Osiołka nie czytali, czy Osiołkiem nie czytali, no to tam mamy taką dość klasyczną konstrukcję, że zaczyna się od przygotowań, od planowania, od jakichś takich podgrzewania też atmosfery u czytelnika, prawda, że już ten czytelnik chciałby ruszyć w tę podróż, tak jak trochę i autor chce ruszyć, ale jeszcze nie, no bo jeszcze trzeba coś naprawić, a tu trzeba jeszcze jakąś część dokupić, a to jeszcze przejrzeć, czy się tam nie zapomniało niczego, ale przyznaj, że trochę tego Osiołka, mówiąc nowoczesną polszczyzną, upgrade'owałeś, dodałeś mu trochę rozmaitych części takich niecodziennych. Nie, no niewiele, bo wiesz, jak jeździsz w takie bezdroże, no to tam trzeba mieć jakiś spód zabezpieczony jakąś blachą stalową albo aluminiową, jakiś dodatkowy bagażnik na paliwo, żeby się z tym, zawieszenie było zmienione. Rzeczywiście Dabinsony były założone, kurczę, to poważne, profesjonalne australijskie zawieszenie, amortyzatory gazowe, sprężyny wyższe o tam chyba 4-5 centymetrów. Ja wiem, że Państwo się mogą nudzić, niektórzy z Was, tylko ja mogę godzinami o tym, ale to o tym jest książka. Tak, był podrasowany, był stuningowany do trochę ostrzejszej jazdy w terenie. Ale nie zbyt jakoś tam... Ale potem okazało się, że w warunkach właśnie polowych, gdzieś już w Kazachstanie, tak? Nie wiem, o co zapytasz. O to obcieranie opon. Nie, to już się w Rosji okazało, że był stuningowany nieco, bo to koledzy im pomagali, którzy zajmują się. Miałem za duży rozmiar opon, założyliśmy i na dużych takich dobiciach, tam jest błotnik, jest przyspawany do karoserii takim rantem i to haratało opony i to była groza. Bo, to naprawdę interesuje Państwa? Tutaj szef mówi, że nie. Nie, ale pan kurator jest nieprowadzący, więc to jest niewiarygodny tutaj absolutnie. W każdym razie stuningowanym samochodem terenowym, który rzeczywiście miał już swoje przygody i swoje lata, jakkolwiek trzymał się bardzo dobrze, odbyłeś podróż, która w końcu liczyła ile kilometrów? No 14 tysięcy była. W tej i we w tej. W tej i we w tej. Mhm. Czyli tak, przez Ukrainę. Przez Rosję, przez Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i z powrotem. Z powrotem sam jechałem. Chciałem sprawdzić, jak taką trasę się w samotności robi. Przez Ukrainę nie najkrótszą drogą, bo Donbas już był w ogniu. Nie, ja się bałem, wiesz, bo to było tak, że wracałem, to proroczo się bałem, bo jak już wracałem samotnie, to w Kursku się dowiedziałem, że zestrzelili samolot, więc co to dla nich było odstrzelić Grand Vitarę na polskich blachach, więc... Jechałem wtedy przez Kursk i przez tam jakby bardziej północną trasą. Ja nie jestem kozakiem, nie chciałem się na wojnę jechać, chciałem sobie popatrzeć na świat, wiesz, tu pozatrzymywać się. Chciałem wrócić, ja mam rodzinę. A to naprawdę przypadek wystarczy. No w moim wieku to już człowiek tak trochę oszczędza te dni, żeby tak przedwcześnie się nie skończyło. Aczkolwiek, miałem taką ochotę, Jechałeś w tamtą stronę, jak wspominasz, ze znajomym, który też zna się na samochodach, tak? Tak. On jest inżynierem od samochodów, a poza tym studiował w Związku Radzieckim, więc doskonale po rosyjsku się w warsztatach porozumiewał. To ja go znałem i nie znałem. Znałem go... no właśnie, bo w książce, przepraszam, ci wpadam słowo, ale w książce to wygląda trochę tak, żeście się spotkali przypadkiem na ulicy i on się spytał, a co ty robisz? A ty mówisz, a jadę tam do Kirgistanu, czujesz? Mówi, a zabierzesz mnie? No proszę bardzo. I potem zastanowiłem, co ja właściwie zrobiłem, bo podróż jednak jest sprawdzianem. Może z najlepszym przyjacielem spędzić kilkanaście lat stacjonarnie, a kiedy się wyjeżdża, to się rzeczywistość kompletnie zmienia. Człowiek się zmienia w kogoś innego i to może być... No, wysoce ryzykowne są wspólne, dalekie podróże na odludzie. A tymczasem z panem Z było okej. On jest starszy ode mnie, więc połowę drogi spał. Kładł się z tyłu i spał po prostu. Ale bardzo dobrze prowadził to, że we dwóch się nie męczyliśmy. Natomiast no, były tam śmieszne historie, jakieś... Proponujesz 60-letniemu facetowi, któremu nie znasz. Naturalna rzecz jest step, idziemy spać do namiotu, a nie tam szukamy jakiś ten, a wtedy Z mówi, nigdy nie spałem w namiocie. Spał w samochodzie, gorąco mu było. No ale to nie, taka, nie będę złośliwy, bo ja też swoje lata mam, bo to nie duża różnica wieku jednak, jako 60 lat. A Jezu, to tak aż? No. Radom Boskie, przepraszam. Nie, to Z ma więcej. To dusza młoda, tak? Nie, to poważniejszym człowiekiem się zawsze wydawał, bo on ma przedsiębiorstwo, jakieś tam żyje z odsetek, no taki ten, jeździ po świecie na rowerze, ale nie śpi w namiocie. Mhm. Amerykę na rowerze przejechał. Taki, no i mówisz tak, że wracałeś samotnie, no i to już było ekstremalne chyba, tak? No nie, no przecież ludzie, wiesz, w kosmos latają i wracają samotnie, no ale to... Wiesz, no chciałem się przekonać, jak to jest, no 6-7 tysięcy pustki i obcości. Czym właściwie jest to podróżowanie? No tam się fajne rzeczy w głowie otwierają, wiesz, zniechęcenie, strach, samotność, tak, no. Chciałem to przeżyć zwyczajnie, zwłaszcza w takim, wiesz, jeździe, która w 2/3 jest potwornie nudna, bo jedziesz przez Kazachstan, to jest płaska pustynia, jedziesz przez Rosję, to jest płaska Syberia, no i tyle, no. Ale chciałem tak zobaczyć, czy to się da się. Śpiewasz dużo, gadasz sobie do siebie, krzyczysz w tym samochodzie. Jak ktoś się sprzyda, natychmiast zabierasz, żeby pogadać po rosyjsku. No. Ciekawe, no samotność jest, wiesz, czymś... A jak sobie radziłeś bez dzwonienia? Bo muszę Państwu powiedzieć, że Andrzej ma taki zwyczaj, że jak gdzieś jedzie w Polsce, to dzwoni po znajomych. Jak patrzę w telefonie Andrzej Stasiuk, to mówię, o, gdzieś jedzie i się nudzi i chce pogadać. Chociaż ostatnio załatwiłem ci zdalnie tego, no, wulkanizatora, tak? Tak. Bardzo ciężka podróż. Słuchaj, no nie dzwonię, no bo wiesz, bo nie. Ja nie dzwonię do ciebie z nudów, tylko tak sobie wykształciłem, że w drodze się fajnie rozmawia, wiesz, bo jest taka podwójność, potrójność, bo masz świat za szybą, to masz kumpla, jest rozmowa, a i sama podróż jest nieco taka nakręcająca, ekscytująca, więcej się mówi. No, bardzo ci dziękuję za tą pomoc. Proszę Państwa, teraz tak, no, my tak rozmawiamy o tej drodze, bo Osiołkiem jest powieścią, esejem, książką drogi, tak? Bo to tak. Jest opowieść o jakby, mówiąc innym językiem, to jest taka fenomenologia jechania, tak? Ja czytałem tę książkę z wielką radością, ponieważ... Znaczy już wiedziałem wcześniej, no bo trochę o tym rozmawialiśmy, że mamy takie podobne, powiedzmy, doznania, że właśnie lubimy jechać, tak? I lubimy prowadzić samochód, lubimy długie trasy. Oczywiście moje długie trasy przy tych wszystkich Kazachstanach to jest skok za róg samochodem, a nie jakieś tam podróże. Ale powiedzmy, że jakoś tam współodczuwałem z bohaterem opowiadającym. I to jest opowieść o radości podróżowania. I o udręce, i o beznadziejności, o nudzie, o absurdzie podróżowania. I wszelako te minusy masochistycznie są plusami jednak. No trochę tak, no. Ale gdzie jest? Zadawaj mi pytania, bo ja tutaj nie potrafię. Opowiedz o tym, jak lubisz podróżować. Bez celu lubię wsiąść w auto i jechać. Oczywiście to w dzisiejszych czasach jest grzechem, no bo jeździsz bez sensu, wypalasz te, nie wiem, nieodnawialne źródła energii, zatruwasz tą świętą atmosferę, tak jakby ta ludzkość miała nie wiadomo ile trwać. Więc muszę mieć pretekst, czyli wiesz, jadę, żeby książkę napisać, żeby podzielić się swoim doświadczeniem z publicznością. Oczywiście to jaja są. Słuchaj, chciałem napisać książkę o tym, co zawsze mnie pociągała, nigdy nie było okazji, wiesz, a postanowiłem sobie to właśnie, zrobić sobie przyjemność. Oczywiście nie wyszło tak, jak się chciało, bo o podróżowaniu, no proszę Państwa, no 2/3 albo 1/3 z Państwa guzik obchodzi podróżowanie, a przynajmniej jego taka tam techniczna czy facetowska, powiedzmy, strona. Ale z drugiej strony, jak jedziesz w tamtym kierunku akurat, jedziesz na ten wschód, powiedzmy, symboliczny czy konkretny, no to nie ma, to nie huhu. Polski umysł tam zupełnie inaczej działa. Jak się jedzie przez tą Rosję, w której cieniu się zawsze żyło, żyje się do tej pory, no tam fantastyczne rzeczy się dzieją. Cały czas ze sobą się musisz jakoś zmagać i z tą rosyjskością za oknem, i z tą wschodniością za oknem. I przy okazji też wyszło coś takiego z tej książki. No, znowu pojechał do Pamiru, a znowu o Polsce napisał. No, jakbyś się nie obrócił, dupa z tyłu, jak mówią w Galicji, to tak w kosmos polecisz i będziesz patrzył na ten kraj, swój uczucie gdzieś głęboko przejmuje. No, że się nie udało oczywiście napisać czystej takiej, wiesz, opowieści o podróżowaniu, bo nie wiem, bo coś ci od tej czystości odgrodziło, no, tożsamość twoja własna, ale mam wrażenie, że to też tam jakoś na miejscu jest. No, a tym, wiesz, chciałem, żeby to jednak było trochę nie tylko pitu jedzie, zmienia te biegi, tam ten syf opisuje, że wielbłąd brudny przeszedł, tam ten, że piasek, kurde, że gorąco i tam jest, wiesz, no są 3 przynajmniej duże fragmenty, takie fantasmagoryczne, nieco wizyjne, mam wrażenie, że zabawne, no, że jakieś znowu parę pieczeni przy jednym ogniu się próbowało gdzieś, no, upiec. Może się udało, może nie, nie wiem. Jedna z tych scen, które dla mnie to jest w ogóle najśmieszniejsza scena. Mnie też ona bawi, niezależnie co ty tam powiesz. W książce, czyli o przekraczaniu granicy ukraińsko-rosyjskiej w tamtą stronę z Ukrainy do Rosji. I tam tak, o ile dobrze pamiętam, że tam, ale mogę się mylić, że w innym miejscu, mówisz do tego pogranicznika, jeśli jest w tym miejscu właśnie, że on się ciebie pyta o cel, no ale dokąd ty jedziesz? No i on, co jest twoim celem? No i ty mówisz, no, że droga jest celem. Tak? Cytowi w mundurze. I tam w ogóle jakby, no, z drugiej strony takie stukanie się w czaszkę, że musi być cel, w związku z tym bohater Andrzeja, czy też on sam, wrzuca nazwę jakiegoś kompletnie kosmicznego miasta w Kazachstanie, że on ma potrzebę tam pojechać i wrócić, no i że to jest jego cel. Nie, no to tak nie może być, to musi być jakiś nowy cel, prawda? I jakby takie zderzenie dwóch różnych... Tam się taką kwitancję się wypełnia, wiesz? I tam musi być cel podróży, nawet niech on będzie absurdalny, a ja to zaniedbałem, w ogóle nie wpadłem na to, że trzeba tam coś pisać, w ogóle zapomniałem o tym karteluszku. No, spędziłem 6 godzin na tej granicy, łącznie z uruchomieniem, wtedy jeszcze miałem znajomości wśród polityków, z dzwonieniem do Warszawy, uruchomieniem konsula w ogóle, który tam jakoś cudem nas wybronił, że nas puścili i pojechaliśmy. No. No, w każdym razie polecam Państwu opis tej sceny, bo nie będziemy jej tutaj jakoś czytali, żeby nie spalić, ale perturbacje i emocjonalno-intelektualne bohaterów są tam niezwykłe. Ale no właśnie, na pytanie o ukryty cel, bo ja jednak rozumiem całkowicie też, że droga jest celem. Też tak mam, też tak może być, ale mówisz w pewnym momencie w tej książce, że jedziesz, bo się boisz Rosji. Jedziesz do Rosji, bo się jej boisz. Coraz mniej. Ale to znaczy tak, mnie się wydaje, że jak człowiek się boi, to raczej w drugą stronę ucieka. No nie, no co ty, no przecież boisz się, a słodki to lęk, nie? Że wrócę do swojej prywatnej historii zamierzchu, jak się bałem więzienia, to do niego poszedłem, żeby się przestać bać. Boję się tej Rosji, w jakimś sensie tak, ale no co za sens jest jeżdżenie do krajów, które cię głaszczą po głowie, gdzie wszystko jest przewidywalne, gdzie gdzie masz full inclusive i właściwie nie masz żadnych emocji, nie masz kraje, części świata, które cię do niczego nie prowokują, ewentualnie jesteś tam czystym turystą, który po prostu ogląda i mu się wydaje, że to jest fantastyczne i przeżywa coś. Nie, ja lubię, jak jest hardcore jednak. No. Nie to, żebym na wojnę chciał pojechać, natomiast no, wyprawa do Rosji dla mnie, faceta urodzonego w 60 roku, czyli za chwilę połowa życia, będę mógł sobie obliczyć, że żyłem w tym kraju w jakimś sensie, w jego cieniu, no to jest strasznie ważna rzecz, no, żeby się dogadać na przykład ze swoją przeszłością. No. Czego nienawidziłeś? Bo pamiętam, że żyjąc w komunizmie, mieliśmy kompletnie w dupie tą Rosję. No przecież nikt nie myślał poważnie o Rosji wśród młodych ludzi. To każde myślenie o Rosji było podszyte szyderstwem, wzgardą, odrzuceniem, a jednocześnie ona nas kształtowała. No, niezależnie od tego, jakbyśmy się nie starali wierzgać przeciwko temu historycznemu ścieniowi, to tak było, no, że miała generalny, gigantyczny wpływ na polską tożsamość. Ja nie mówię tam o komunizmie, ale wcześniej, to 150-200 lat. Zawsze był ten cień Rosji, od Iwana Groźnego, był coraz większy, coraz bardziej przytłaczający. Jak masz czymś niedogadane, niepoukładane, no to trzeba... Tak jak w psychologii. Chcesz o tym porozmawiać? No, jedziesz do Rosji. No. Ale to jest mój prywatny mental. Ja jestem teraz skonstruowany. Rosją, no, cały ten wschód, kurczę, który jest Rosją cały czas w jakimś sensie. Jedziesz, jeden kraj, drugi, trzeci, wszędzie po rusku gadasz. Jedziesz, kurwa, do Mongolii, siedzisz na stepie z kierowcą swoim, ognisko się pali z koziego tam bobków czy tam wielbłądzi. O czym rozmawiacie? O łamanym rosyjskim, bo słabo mówi o czterech pancernych i psie oczywiście. No, przecież w Mongolii cały czas ten serial leci. No. Od takich śmieszności aż po doświadczenie tego. No, można się upierać przy tym, że to była historia, że się wyzwoliliśmy z tego cienia. Nie chuchu, jest coraz bliżej w tej chwili przez ostatnie 1,5 roku, już ewidentnie w tamtą stronę gdzieś zmierzamy, bez własnej zgody i wiedzy. Trochę tak. Trochę. Wiecie, lubię jak jest, no jak jest skomplikowanie, ciężko, no pojedź do tej Szwajcarii, co na te góry będziesz patrzył, no, tym samochodem, gdzie nie można wjechać, wiesz, benzyna, jakaś upiornie droga. Mam ten wschodni, ten kierunek, wiesz, jak mieszkam w tym swoim to wiesz, w tej swojej wsi, to nigdy nie chciałem pojechać do Sącza, zawsze chciałem do Krosna, bo Krosno jest na wschodzie. To nie miało do Krosna jechać, nie do Sącza, broń Boże. No ilekroć, no bo też nie jest tak, że jakoś spotykamy się w tej sytuacji dość często, ale ilekroć się spotykamy, to ja zawsze trochę Andrzeja męczę. W Poznaniu pytałem cię, dlaczego nie chcesz pojechać do Wenecji. No i co usłyszałem, to lepiej Państwo nie chcą wiedzieć, ale bo moja motywacja była taka, no, że Andrzej ze swoim darem obserwacji mógłby o tej Wenecji, która już tam została rzeczywiście i sportretowana, i opisana we wszystkie strony, powiedzieć coś nowego, ale Andrzej właśnie cały czas uporczywie mówi, że zupełnie ten kierunek nie obchodzi, tylko obchodzi go ten wschód. I to, co teraz mówiłeś, co powiedziałeś, w dużej mierze odnajdujemy w tej poprzedniej książce, też no w końcu podróżniczej, a chociaż mniej. Nie nazwam tego książkami podróżniczymi. Ja się bronię przed tym, jak wiesz, motyw podróżowania wykorzystują jako motyw narracyjny. Ale nie, zgoda, oczywiście. To, nie jestem podróżnikiem, panie Jarku. Tak, nie. No to jestem debilem, co lubi jeździć furą. Cofam, tu wynikało to z mojej pospieszności, skrótu myślowego. To nie są ani książki reporterskie, Andrzej się od reportażu bardzo jakby odżegnuje. To nie są książki podróżnicze właśnie w tym sensie, że jedziemy zwiedzać jakąś atrakcyjną krainę z narratorem. To powiedzmy, że są to książki, gdzie mamy ten motyw podróżowania właśnie. O. I we wschodzie... To jest użyte literacko do oglądu świata jako metoda. I we wschodzie piszesz mniej więcej tak, że to, co zaczyna się tak za Wisłą na wschód, to kończy się właściwie gdzieś w Chinach. Tak? Cały wschód to jest, oczywiście to jest pewna metafora. To jest prowokacja w ogóle. Jasne, ale kiedy jesteś w Chinach, tak? Bo tam ci z Państwa, którzy znają wschód, no to wiedzą, że się Chinami kończy, chociaż nie własnym samochodem, bo jak się dowiedziałem z swoich książek, w Chinach nie można jeździć. Nie można jeździć po Chinach własnym samochodem. Trzeba mieć chiński samochód, chińskie prawo jazdy. Nie wiedzą, co tracą, ale to się może zmienić. W każdym razie kończy się wschód na Chinach i no, mamy do czynienia z taką no, w sumie dość głęboką jednak i dość skomplikowaną, co stanowi walor tej książki, opowieścią właśnie o no, charakteryzującą mentalność Wschodu, tak? Czy w ogóle, czy może postawę Wschodu, tak? Świat Wschodu. Osiołkiem jest tego trochę mniej, tak mi się wydaje, chociaż tak jak mówiłeś w tych fragmentach nazwanych właściwie fantasmagoryjnymi, no bo raz nie do końca wiadomo, czy to wizja, czy to tam alkohol zadziałał. Prawda była. Czy wszystko naraz, prawda? W każdym razie no, też nie bardzo chcę mówić, bo to jest taka akurat też thrillerowata scena, trochę rozmowy z umarłymi, czy może spotkania umarłych, może o spotkania z umarłymi. No jest jakby tak, ta jednak konfrontacja człowieka, który niby jest częścią Wschodu, ale przyjechał z Zachodu, no i czy może z policjantami kazachskimi, gdzie jeden jest Polakiem z pochodzenia. Ale mówię sobie, jestem Kazachem, tak? Jestem Kazachem. Mam TV Polonia, oglądam, tak? Więc jednak on jest obcy, ten twój bohater, czy ty, tak? Ty, nie czujesz się do końca elementem tego świata. Nie, ja się, wiesz, nie czuję elementem ani wschodu i zachodu. Ja, no narrator się nie czuje, cały czas próbuje tą polskość jakoś rozgryźć, rozwikłać to dziwne położenie, że jak się nachlejemy, to po rosyjsku najchętniej śpiewamy, nie po angielsku. No, może to młode pokolenie już ten. No. Mówię w dużym skrócie oczywiście, o tym naszym przedziwnym rozdarciu jest to książka też. O tym takim tożsamości labilnej gdzieś, którą ja dosyć mocno odczuwam. No. Dwoistość taką swojego pochodzenia, tego skąd się wziąłem mentalnie, skąd pochodzę, gdzie się jak czuję, czy na zachodzie, czy na wschodzie. A oczywiście jak jadę na zachód, no to się czuję jak Rusek, a jak jadę na wschód, to się jak Niemiec czuję im głębiej. To strasznie jest fajna ta Polska, taka nieokreśloność. Ja myślałem, że to są moje rojenia, że to są moje fantasmagory, że to jest literacki jakiś taki knif, który ja próbuję wykorzystać, a rzeczywistość to dogoniła w ostatnich latach. Dogoniła nas. No, z czego jestem, nie, może nie z tej rzeczywistości, ale ze swojej przenikliwości pewnego rodzaju, że nie dałem sobie wmówić, że oto się zwesternizujemy na siłę i tak już zawsze będzie. Zawsze pytałem o to, czy to jest tak, jak powinno być, czy to opowiada jakąś rzecz, prawdę o nas. A prawda jak zwykle w Polsce, zwłaszcza leży po środku, czyli na Wiśle. No, ale mnie się wydaje, że w twoich książkach innego typu, tak, tych bardziej może fikcjonalnych, no pojawia się taki świat, który nie poddaje się owej westernizacji, prawda? Ja wiem, że w tych książkach jest dużo elementów zaczerpniętych z rzeczywistości, że przypomnę ci taką sytuację, jak kiedyś siedzieliśmy na tarasie poprzedniego domu, w którym mieszkaliście. Tarasie. I ulicą szedł właśnie zataczający się autochton, na co Andrzej tak popatrzył, pokiwał głową, mówi: Paweł, mój bohater literacki, idzie. No więc jednak w tych książkach fikcjonalnych też mi się wydaje, że była ta diagnoza taka, że ten świat, znowuż pewnym skrótem pójdziemy, Polski, no nie tej reprezentacyjnej, tej Polski zwanej Polską B, jest światem niepoddającym się tak łatwo no, ciągnięciu na zachód, tak, wpisywaniu się w model europejskości. Zresztą podejrzewam, że nie dostrzegał za bardzo ten świat, o którym już ani wschodu, ani zachodu. Żył cały czas swoją własną, prywatną rzeczywistością. Bo tak się złożyło, że akurat zamieszkuje świat bohaterów literackich, którzy są bardziej, no, mniej zachodni niż wschodni, to przypadek albo wybór, albo nie wiem, intuicja, instynkt. Tak mnie los rzucił i tak szyję, tak krawiec kraj jak materii staje, ale też się identyfikuje w jakimś sensie z tym światem, z tym jego podwójną, z tym takim nieokreślonym czymś. No. Co literacko jest no, kapitalnym jakby... kapitalną szansą. No. Cały czas opowiadać, zmagać się z tożsamością, ze światem, który wciąż stawia pytania, a nie daje odpowiedzi. O to chodzi. A jednocześnie w w rzeczywistości tej bieżącej, znaczy inaczej powiem, jak czytam wywiady z tobą na przykład, czy rozmowy, to tak dość jednoznacznie wypowiadasz się właśnie na temat tożsamości swojej. Pamiętam taki wywiad, jeden z wywiadów, w którym mówisz, no co, no jestem Polakiem i co mi zrobicie? No ja też jestem Polakiem, chociaż tam jestem inny niż powiedzmy jakaś lansowana wersja polskości tu i ówdzie w danym momencie. No bierzesz na siebie taką rolę, no, do której w końcu jesteśmy przyzwyczajeni, że pisarz, tak, wchodzi intelektualisty, rolę komentatora, tego, który jakby tak uświadomi nam pewną rzecz, nazwie nasze myśli. Zujarek, no taka praca, no przychodzi ktoś i się pyta różne rzeczy, to pisarza pytają, jeszcze to niedługo minie, będzie święty spokój. To odpowiadasz, no w miarę szczerze, trochę grając, trochę ten, ale ty mnie pytasz, o co mnie pytasz, czy ja jestem Polakiem, czy ja się... Nie, o to, że jakby między twórczością a życiem, powiedzmy, publicznym jest jednak pewna różnica, w życiu publicznym jakby jesteś bardziej jednoznaczny. Dobrze widzę, czy źle widzę? No trudno w wywiadzie, który ma dwie strony, niejednoznacznych odpowiedzi udzielać. No przecież do ludności przemawiasz. A czasy są takie, że w tej chwili no, dosyć jednoznacznie dobrze jest się wypowiadać. Nie wiem, no ja nie mam jakiegoś specjalnego poczucia rozdarcia między, wiesz, moją sferą obywatelską, prywatną i pisarską. No. Chociaż trochę mam, no bo to obywatelsko to jest słabo ostatnio, natomiast pisarsko jest tu kapitalnie w tym kraju. Naprawdę. Tylko pisarz może marzyć o czymś takim, o takich rzeczach, które gdzieś w powietrzu się unoszą, w sferze idei, w sferze zachowań. No. Ale jakoś staram się godzić tą swoją obywatelskość z pisarstwem, z pisarską twarzą. No, ale co? Zadaj mi jakieś pytanie takie, bo wiesz, ja nie potrafię tak długo mówić na zadany temat. Tak. Potrafi. Nie potrafi. Lubi się wyżywać na rozmówcach. Ja ucieknę i zadam... To ja powinienem uciekać. Zadam takie pytanie, czy państwo chcieliby, jeśli państwo chcieliby zadać pytanie Andrzejowi Stasiukowi, to już nadszedł najwyższy czas, żeby to uczynić, a ja jednak jeszcze chwilę dam państwu do namysłu i zadam pytanie o, no takie standardowe też, tak, co po tych książkach ostatnich, co będzie teraz? Powieść piszę. Bohaterowie są, nie ma tam fiu-bździu, wiesz, że tam kurde se jedzie, ogląda, bo już nikt tego czytać nie chce, wszyscy narzekają, jedzie, brudno, śmierdzi, zachwycony. Powieść piszę historyczną. W jakim czasie historycznym się dzieje? Nie zbyt odległym na szczęście. No. Piszę ją, musiałem do Wsoli przejechać, musiałem przerwać pisanie. To dla prozaika straszne jest, kiedy chce napisać taką fabularną historię, musi ten świat opuścić, musi jechać z Klejnockim, rozmawiać, wracać. Nie, słuchaj, piszę powieść, właśnie przewoźnik przewiózł Żyda i walnął go wiosą i kazał mu wypierdalać. Rzecz się dzieje w 1941, bo za chwilę Niemcy pójdą na Sowiety, za chwilę plan Barbarossa, że dzieje się nad Bugiem. Są rodzinne strony mojego ojca, tam bardzo dużo czasu spędzałem i ona jest właśnie opowiedziana przez los faceta, który przewozi bez przerwy kogoś z jednej strony na drugą. Teraz uciekiniera gdzieś żydowskiego, który przewiózł go po prostu. To jest czerwiec, za chwilę Barbarossa się ruszy. I to będzie się ciągnęło więcej do czasu żołnierzy wyklętych tak zwanych. Taki mam pomysł. Nie mam tego dużo, ale to za 2 lata może skończę. Żeby opowiedzieć, wiesz, z perspektywy faceta, który zajmuje się, wiesz, no, transportem tylko i wysłuchuje tych wszystkich ludzi, ewentualnie pokazuje ich losy, czyli wiesz, powiedzmy, jak zaczęło się od Żydów, o tym będzie Treblinka, Żydzi z Treblinki, lewicowa partyzantka, prawicowa partyzantka, bandyterka, no wszystko, po prostu tak jakby wsi rodzinnej mojego ojca, coś niebywałego było. Ojciec opowiadał o tej, bez przerwy ktoś przychodził, bo chata była za wsią i przychodzili. Ale kto przychodził? No broń mieli, to partyzanci, bandyci, nie wiem, ale bez przerwy ktoś pukał w okno i czegoś chciał od mojego ojca, od dziadka. Niebywała rzecz, to jest naprawdę polski dziki zachód trochę, z tą najdłuższą rzeczywiście partyzantką niepodległościową do 50 lat, czy tam jeszcze ludzie po lasach strzelali, ukrywali się ostatni. Matecznik szlachty zagrodowej, czyli takiego strąg patriotyzmu, a jednocześnie bardzo ograniczonego, bardzo, bardzo schłupiałego, wiesz, przedziwne mieszanki, wiesz. a jednocześnie pejzaż nadburzański z tą rzeką, która się wije, jest kompletnie dzika i ona na wschód płynie, się płynie ze wschodu, dobrze. Ale z jej biegiem gdzieś na obce terytorium możemy się na to znienawidzone, ruskie po prostu, stamtąd ta piękna rzeka spływa, jakby zasilała nas swoją, kurczę, nie wiem, krwią, energią, tą niechcianą, okropną, czy tam źródła gdzieś na Białorusi, są Bugu, czy na Ukrainie. Samograj, panie. I strzelanki będzie, kurde, wiesz, karabiny, będą pistolety, kurczę, no. Miłość, może miłość będzie jakaś, wiesz, no. Nie, ale znowu książka o Polsce. No skąd się bierze ten powrót takiego patriotyzmu, no, dni dawnych po prostu, jak to tak fajnie wraca cały czas, że tak nam niewygodnie w tej naszej tożsamości, że co chwilę musimy jakąś rewolucję przeprowadzać. No i opowiedzieć to przez chłopaków właśnie z lasu, którzy są trochę bandytami, trochę są patriotami, przecież to nie do oddzielenia było. Do tej pory tam jakieś na wsi, tam wesele, przyjęcie jest, kurczę, i pochlają chłopy i od razu jest prawie mordobicie, jest wrzask, jakieś tam krzyki, co, Sokolik był bohaterem, to był bandyta, a ci kurwa nam bandytę. No. Nieopisana historia trochę. Ale właśnie zrobić to z takiej perspektywy dosyć obojętnego obserwatora po prostu, wiesz, żeby to była epika bez ideo gdzieś. Ale wiesz, powiem ci szczerze, najbardziej to chce mi się ten krajobraz nadburzański poopisywać. Wiesz, jak przyrodę lubię, a ci ludzie to tam, wiesz. No ale ludzie czytają książki, a nie krajobraz, więc ludzi wetknąć. No to tak, wiesz, 2,5 roku, 350 stron góra. Dużo lektur, dużo rozmów z ludźmi, wiesz, tam już mam ponagrywane, pojadę posłuchać tych ostatnich, którzy pamiętają. No. To fikcja dokumentalna trochę, tak? Nie, fikcja absolutnie, bo ja chcę mieć, z dokumentu ma mi tylko atmosfera wyjść, wiesz. Może jeden bohater tam jest taki fajny, co go żołnierz wyklęty, co go zastrzelili i jego właśnie żołnierze, bo taki już był nieznośny. Jest prawdziwa historia, facet nawet ma pomniki tam. Przewrotne. Proszę państwa? No ja mam dopiero 10 stron tego. Ale mogę wam wszystko powiedzieć. Nie, no nie opowiadaj, bo sam nie wiem. Już nas przynajmniej nie zachęciłeś, więc już będziesz miał jednego czytelnika na pewno. Ja ci wyślę to, co napisałem. Świetnie. Muszę państwu powiedzieć, że to jest wielka przyjemność, bo jak się akurat tak się złożyło, że no, odwiedziłem, czy byłem w domu Andrzeja i Moniki i stał otwarty komputer i laptop, ja mówię, a coś piszesz? On mówi, no tak, piszę książkę tam o tym, jak jechałem i zacząłem czytać, tam było, nie wiem, może z 10-15 tysięcy zna, może więcej. I to był początek Osiołkiem, to się wtedy jeszcze inaczej nazywało. I mnie się potem o wiele fajnie wystartowało z czytaniem książki, bo przynajmniej znałem ten początek. Zachęcam do czytania Osiołkiem, nawet tych, którzy niekoniecznie fascynują się częściami samochodowymi. Tutaj Andrzej trochę przesadził, to nie jest jednak tak księga gotajska tych tam różnych... Nie jest to powieść encyklopedyczna o samochodzie spalinowym, o silniku spalinowym. Ten element remontowo taki tam oczywiście jest obecny, ale na przykład... Muszę państwu powiedzieć, że mówiłem o tej scenie takiej najbardziej dla mnie śmiesznej, a opowiem też szybko o scenie, która mnie najbardziej jakoś poruszyła, tak? I to jest właśnie to, co jest siłą Andrzeja Stasiuka, czyli opis. Otóż jest tam taka scena, jak rano po nocy spędzonej w jakimś zajeździe dla kierowców, tirowców w Rosji, budzą cię te tiry odpalaniem diesli. Jezu, jakie to są sceny, kurde, jak 40 diesli odpara na raz, gigantycznych po prostu, na parkingu stoi, ta Rosja zaczyna się rozpędzać, 7 rano, chłopy spuchnięte, skacowane, buchlali do rana, ale nie, wsiadają, ci naprawdę, to piękne nazwy, oni się dalnobojściki nazywają, a mają bardzo często naklejony ten symbol Playboya i dalnoboj po angielsku napisany. Jezu, to epika jest, kurde, wiesz, w tych ciężarówkach taka, że jeszcze firmy, które się nazywają 700 Darok na przykład, 700 dróg wielkie na tych, na plandekach. Każdy ma taką Amerykę, na jaką zasłużył po prostu. Tam jest... Przepraszam, bo się podniesiłem do tego obrazu. Więc właśnie i to się udziela, bo ja też, już tak powiem, z radością czytałem. Tam jest takie piękne porównanie tych odpalanych diesli i w ogóle porównanie silnika dieslo, znaczy nie w sensie mechanicznym, tylko brzmieniowym, benzyna, diesel i że jednak diesel piękniejszy i że takie tiry właśnie odpalane w masie to jakby jakieś takie zwierzęta spod ziemi się otrząsają. Teoryczne to jest. Tak, no. Tak. I to piękno tych scen, tych opisów też jest, jakby inkrustuje całą tę opowieść. Kraj. Ojczyzną epiki są wielkie kraje. No trudno sobie epikę szwajcarską wyobrazić, a ruską już łatwiej z tą przestrzenią, no, naprawdę. Byłem zafascynowany, wjeżdżałem tym swoim, tam wiesz, pomiędzy tych kierowców. Dawałem, że też mam ciężarówkę, chociaż ostatnio mam ciężarówkę. No cudowne sceny. Kurczę, gdzieś w środku Syberii staje też, mniejszy był parking i to sobie zaparkowałem tego swojego pick-upa, potem coś zjadłem, wypiłem, piwo sobie biorę na zewnątrz i tam wrzaskie z 4-8 tirowców pochlali ostro i łoją dalej i tam właściwie no, gwałt robią, już tam ludzie spać nie mogą. Zajeżdża radiowóz, zajeżdża stara łada, wysiada dwóch facetów, dwóch takich młodszych policjantów, a po 3 minutach ja nie widziałem, żeby samochód, radiowóz na wstecznym biegu jechał 60. On naprawdę tak zdupczali przed nimi pod gradem kamieni i pustych flaszek. Nie bywałe. I nie wrócili z posiłkami. No dla takich obrazów się też jeździ, nie? Ale przede wszystkim moc, wiesz, przestrzeni i no, tirów wielkich. Piękne parkingi są genialne, wielkie są te parkingi i są specjalni tacy ci kierownicy ruchu, że tak precyzyjnie ustawiają, parkują lusterko w lusterko po prostu. 40, 50 tirów jest ta 7 i tu jadą 700 kilometrów, 1000 kilometrów na Magadan jadą. Zapraszali mnie na Magadan, ale w zimie, żebym przyjechał, bo tam się wtedy zamarzniętymi rzekami fajnie jeździ, bo tak to drogi są okropne. Jest w partii kazachstańskiej chyba taka scena mrożąca krew w żyłach, jak przez jakąś takie wertepy jechaliście i pył, który się unosił, właściwie był już mgłą i te tiry się jakoś tak, jakieś potwory się wynurzały z tej mgły i to wszystko, no właściwie jakaś taka sytuacja apokaliptyczna trochę. Cieszę się, że ci się to podoba, bo właśnie. Bo ja dobrym czytelnikiem jestem. Cieszę się. A wiesz, Kazachowie z autostrady budują, jak budują, no to wszyscy muszą jechać stepem, a tam się stepa akurat składał z pyłu o, nie wiem, gradacji mąki po prostu. I to jest, nie wiem, 100 kilometrów, 200 kilometrów jedziesz na jedynce po prostu w czymś takim, że tira widzisz, no 2 metry przed sobą jego światła widzisz. I to jest, kurde, to. I to jest to, chłopie. No i dlatego mi się to podobało. Proszę Państwa. Przepraszam, się tak rozmarzyłem, już bym pojechał gdzieś. A tu Radom. Może ja, Pana się łatwo czyta, natomiast jak to wygląda z drugiej strony? To może jest banalne pytanie, ale interesujące. To znaczy, czy Panu się te historie łatwo opisuje, które Pan widzi? Coraz trudniej, proszę Pana, ponieważ pamiętam te czasy, kiedy bardzo łatwo mi się pisało. Siadałem tak i już i zadowolony byłem strasznie, ale mi wyszło i dalej, i następna strona, ale kurde, teraz jest zupełnie inaczej. Powoli, trudno, niepewnie, no coś takiego. Ale mam wrażenie, że trochę lepiej jednak. Znaczy lepiej w sensie? Literacko jest lepiej po prostu. Więcej czasu temu poświęcam, bardziej jestem świadomy tego, no, czym jest język, gdzie są zasadzki, czego nie potrafię na przykład, a co mi lepiej wychodzi, ale to, no, kiedyś siadałem, pisałem. Tak to działało, bezczelność szczeniacka. Tak było. Pod Jak zostałem pisarzem jest taki napis, z którego wynika, że książka powstała w 2 tygodnie. Tak, a co to było? Siadałem, pisałem. I to jest najbardziej rock'n'rollowa zresztą moim zdaniem twoja książka. Ja się mogę uznawać za wybitnego znawcę tej książki, bo ją rozebrałem na wszystkie możliwe strony naukowo, a jednocześnie jest to książka, która ma w sobie taki No właśnie, pewnego rock'n'rolla. Gówniarski szwung ma w sobie. Ale w tej książce właśnie jest, pamiętam, takie zdanie, że lubiłeś wsiadać na przykład w tramwaj, czy raczej w tramwaj niż w autobus i jechać tam gdzieś do końca, tak, gdzie się Warszawa kończy. Potem wsiadałeś w drugi tramwaj i na drugi koniec Warszawy. Wtedy nie miałeś samochodu, ale też podróżowałeś nie do Kirgistanu, ale po Warszawie i jej opłotkach i zawsze cię nosiło. Z Białęki na Okęcie i z powrotem. A co? Nie, no rzeczywiście jest to ładny trop. Ja nie mogłem usiedzieć w miejscu. Wiesz? Wszystkie, jak sobie teraz przypominam, wszystkie moje książki, te fabularne, takie czysto fabularne, wiesz, te tam 3 powieści, co napisałem, one są cały czas w ruchu, może w mniejszej przestrzeni, to jest przestrzeń miasta, przestrzeń, to oni się cały czas przemieszczają, po prostu ani chwili nie ma, że wiesz, ktoś osiądzie i tam długą narrację przeprowadzi. Wszystko jest opowieścią drogi gdzieś. A kontynuując zestaw pana pytań, to chciałem dorzucić takie pytanie, ale też raczej, o ile wiem, nie piszesz w drodze. No jak? Chłopie, przecież czytałeś Osiołkiem, to jest katorga, przy wieczorem to wiesz, 50 i pyk. Nie, jak, kurde, nie da się. Jak jedziesz przez Rosję, to że jedziesz, wiesz, 12 godzin, wieczorem kobańka i lulu. A notatki jakieś? Czy to... Nie, tam. To zdjęcia czasami robię, to też psu na budę, wiesz. A jak w Mongolii, tam jest tak pięknie, tak cudownie, że marnować czas na pisanie. A o tym, wiesz, noc się zaraz robi, ciemno jest. Chociaż z drugiej strony, jak pojechałem kiedyś ze swoim przyjacielem niemieckim oraz moim tłumaczem Olafem Kielem, byliśmy nad Bajkałem i tak dalej. On miał taki elegancki notes i każdego wieczoru precyzyjnie zapisywał, co mu się przydarzyło. Można i tak. Nie, nigdy. Nigdy. Poza tym, wiesz, ja to wszystko zmyślam tak naprawdę. Zapisuję na przykład kolejność, jak są jakieś malownicze nazwy, to sobie zapisuję, gdzie po kolei nazwy, gdzie stawaliśmy na noc, to zapisuję. Jakieś koszagacz, pisztu, wiesz, tam pipi. Ale to na chochuci takie rzeczy, jak to wszystko jest jakby od nowa stworzone, przecież to powstaje wtedy, kiedy zapominasz, kiedy wracasz do domu i leżysz jak ten, nie wiem, prastary boa, który się nażarł i teraz trawi, to gdzieś w jakimś półśnie, w jakiejś malignie i zastanawiasz się, zdarzyło się, nie zdarzyło się, trzeba zapisać, żeby sprawdzić, czy to się zdarzyło, jak się zdarzyło. Jarek, ja nie jestem dziennikarzem, ja nie jestem reporterem, mam w dupie, ja liczę na wyobraźnię, przecież sklerozę mam początki, co ja tam zapamiętam. Ale jak piszesz, to pracujesz z mapami, tak? Czy tak, absolutnie. Wiesz, mam, kurde, pokój jest założony mapami, wszystko musi być sprawne, nazwy muszą być, przestrzeń musi być. Ja częściej oglądam mapy, niż czytam książki, czasami mam takie te... Na przykład wczoraj przed wyjazdem sobie kombinowałem, jak Nowosybirsk ominąć i znalazłem fajną drogę wzdłuż obu, żeby nie wyjechać do Nowosybirska, bo oczywiście pojadę tego roku w ten... Bo to jest koszmarne miasto do przejechania samochodem. Ja tam na kompas jeżdżę, w pick-upie mam kompas i tak wiesz, na zachód albo na wschód, mniej więcej żadnych drogowskazów, nic tam nie ma, po prostu tam miasto, tam 3 miliony aglomeracja. Kiedyś 4 godziny się wydostawałem, ale na kompas właśnie, na zachód próbować wyjechać z miasta. Że znalazłem bardzo ładną drogę, jakąś taką boczną trochę, zobaczymy jak będzie wyglądała. Ale wzdłuż obu... jednak jedziesz. Oczywiście, że jadę. Co ty? A to wyglądało, że co, że ja nie jadę do Mongolii w tym roku? Tak, że już dziękujemy, wystarczy. Nie, co ty, nie byłem we wschodniej, nie byłem na pograniczu mandżurskim. A poza tym, wiesz, szefowa, moja żona oraz wydawca, ona bez Mongolii raz w roku nie jest w stanie funkcjonować. Ale to jedziemy oczywiście z dziećmi tym razem. A nasza wyprawa? Wiedziałem, że padnie to pytanie. Jarek, ja nie mam czasu się w dupę, przepraszam. Z Jarkiem, z panem dyrektorem od 2 lat planujemy wyjazd na północ Rosji, gdzieś w okolicy Archangielska, nie wiem, Murmańska, gdzieś tam, ale to jest czasowo strasznie ten. Możemy potem porozmawiać? Oczywiście. Bardzo dziękuję. Ale taka podróż jest planowana. Zobaczymy, czy dojdzie do skutku. Może... Dojdzie, przecież jeszcze nie umieramy. I będziemy starsi, to będzie ciekawie. Będziemy mieli po 70, bo jedziemy do Murmańska. To będzie w kino drogi, wiesz, tak jak... Karetkami chyba. Co ty? Pamiętasz jeden z najlepszych westernów ostatnich lat, Unforgiven, bez przebaczenia? To taki film drogi zrobimy, wiesz, o takich co ty... Nawet policja nam wtedy nie podskoczy, bo jak zobaczą takich rupieci w samochodzie, to po prostu jedźcie. A wy kto? To pisatelj, to poet, tak? Słuchaj, to działa. Ukraińcy mnie kiedyś zatrzymali. Przejechałem na stopie, wjechałem w spodporządkowane, to tak niewyraźne było. I zatrzymał mnie i chciał łapówkę. A ja, kto ty po rosyjsku? A co dziełeś? Ja i zdacie. A kakoju tam, kawo i zdajecie. A ukraińskich my wydajemy i całą litanię, kurczę, tam Andruchowycze, Prochaśki, nie Prochaśki. On tak stał. Nie wiem, czy on ich znał, nie sądzę raczej, wiesz, ale szczena mu opadła i w pizdziec powiedział, aby się skończyło na jakichś tam 20, tym 10 dolarach przynajmniej. A jak mnie psiarnie zatrzymuje, to wiesz, ja mówię bardzo średnio po rosyjsku, ale dostaję taki, wiesz, daru języka po prostu. Osiołek ma cudowne motto. Proszę o parę słów, dlaczego takie, skąd się wzięło. Proszę Panią, bo jest bardzo fajna, trochę już skomercjalizowana grupa, nazywa się Leningrad. I oni grają, to jest orkiestra, właśnie jest 10-15 osób występuje i oni w popkulturę swoją jakby zajmują się taką Rosją upadłą, Rosją chuligańską, Rosją pijacką, robiąc z tego szyderstwo, a jednocześnie kawał sztuki i muzycznej i liderem jest niejaki Siergiej Sznurow, zwany Sznurem, który podobno nigdy nie trzeźwieje, ale to podejrzewam jest stylizacja z jego strony. No i jest przepiękna jego piosenka, którą ja sobie wgrałem na samym początku tam pamięci właśnie przed pierwszą rosyjską samochodową wyprawą i ona jest fantastyczna w ogóle, tam jest tylko pierwszy fragment, on brzmi następująco. Jechaliśmy na chuj na maszynie, a w maszynie a chuj i chuj balszyje. Ale tylko dwa pierwsze wersy wziąłem, bo uważałem, że to strasznie pasuje. To jechaliby na chuj na maszynie. Doskonale jakby oddawało istotę tej podróży. Bardzo Państwu polecam Leningrad. Można rosyjski ćwiczyć, taki rosyjski właśnie kolokwialny, powiedzmy. Po prostu bluzk rosyjski, nawet jedną płytę mają nazwaną mat bez elektryczestwa, czyli bluzk unplugged. Właściwie no, tam bardzo, można Biczeskiej słuchać, a z drugiej strony jego i tak w tym rosyjskim się osadzić. Stąd się wzięło motto. Oczywiście było prowokacją. Czy obserwując ludzi nasuwa się coś takiego? Czy jest coś takiego jak cechy narodowe? Czy to tylko stereotypy? Jak pan to odbiera? Wie pan, nie ma stereotypy, oddają cechy narodowe. No, naprawdę, no, na przykład my jesteśmy inni niż Niemcy, Niemcy są inni niż Rosjanie. Ja nie obserwuję ludzi, jak coś się przydarza, no to korzystam z tego. No na przykład w Deutschland tam są takie obserwacje różne. Ale ja bym też do końca tych obserwacji serio nie traktował tak do końca, ponieważ jest to obserwacja no, narratora, który sam siebie obserwuje, kiedy obserwuje ten świat no, inny od niego. Ale myślę, że nie, no różnią się ludzie, no wie pani. No. Trudno sobie wyobrazić, że niemiecka policja wymusza na tobie łapówkę. A kazachska jak wymusza, to opuszczasz szybę, on ci nawet najpierw podaje rękę. A potem jest dyskusja, ile zapłacisz. No właśnie, bo w tej scenie jest nawet, że ten policjant pyta się zatrzymanego, no to jaki sztraf, oficjalny czy nieoficjalny? No nie, a pokaż ty mi te, no to on tak jakby cennik pokazuje, tak? Ja 150 dolarów. No bo, nie, on ci pokazuje cennik oficjalny, gdzie te sumy są horrendalne, jak wiesz, 100 dolców za przekroczenie, bo tam są takie ceny, no. 100 dolców za przekroczenie o 20 tam kilometrów prędkości, no to jest biedny kraj, bogaty jednot, no to oczywiście, że bierzesz nieoficjalny, no przecież nie jesteś idiotą, nie będziesz mentalności zmieniał, jedziesz tam po prostu za chwilę wyjedziesz. Ja wiem, że są ludzie, którzy się szarpią z policją zagraniczną, ale nie ma sensu. Jak ktoś ma broń i mundur w obcym kraju, to nie masz racji. Nie masz po prostu. Musisz się zgodzić na warunki, które on ci proponuje i tylko negocjujesz, żeby jak najłagodniejsze były. Więc trudno sobie wyobrazić niemieckiego policjanta, który podaje ci łapę i pyta, czy oficjalny. I dwa celniki ci podrzuca. Także... Herr Stasiuk. Jasne, że się różnią. No. Jasne. I stereotypy opowiadają prawdę, oczywiście tą najprostszą i tylko jej część, ale to za to są stereotypy. Przez świat porządkujemy, gdybyśmy chcieli prawdy najgłębszej dociekać, to by nam zeszło na tym całe życie i guzik byśmy nie dociekli. Pani przywołała Deutschland, a to jest książka, która trochę w poetyce, w atmosferze naśladuje, czy kontynuuje, jak zostałem pisarzem. Ona jest pisana na takim trochę rock'n'rollu. Ten bohater jakby sam, czy narrator siebie samego też nie do końca traktuje poważnie. I przypominam, tam jest taka scena, gdzie narrator opowiada, że jak on się w tych Niemczech czuje zagubiony, taki trochę się nie może odnaleźć, to siada na łóżku i liczy to euro, które zarobił, prawda, i tam se układa tam i wtedy mu się cały świat mu się tam uporządkowuje. To jeszcze marki na początku były do euro, to się wiesz, nieciekawe banknoty są banalne, ale... No, marki, no, tym rzeczywiście rozpraszasz samotność gastarbeitera, a poza tym chcesz, żeby cię polscy pisarze nienawidzili. Wiesz. Tak, tak, bo tam się po bardzo poważne nominały, prawda, że tam jakaś plik banknotów 100-markowych, prawda, i pół polskich pisarzy już tam pluje, prawda, przez ramię 3 razy i zazdrości. Oczywiście to się czasami zdarza i nie jest to codziennie i to też nie są jakieś kolosalne pomysły. No na tym samym oddechu jest Osiołek też napisany, tak jak Deutschland, tak. To Osiołek jest Rusland, właściwie mógłby się nazywać, albo Wschódland, nie wiem, Ostland. Na podobnym jakby rozbiegu, no plus ty, no nie wiem sam. Tak, to masz rację. W każdym razie, więc jak się Państwu podobał Deutschland, dobrze Wam się czytało Jak zostałem pisarzem, na pewno Was Osiołek nie rozczaruje. Myślę, że w ogóle Was nie rozczaruje. Tak? Narracja pikarejska, wiesz. Tak, właśnie. Natomiast kiedyś rozmawialiśmy i ja mówię, że bardzo fajna książka, bo tam się uśmiałem i ty powiedziałeś, no i dobrze, bo taka trochę miała być, tylko nie wszyscy to zauważyli. No nie każdemu Pan Bóg poczucie humoru daje, a przynajmniej takie same jak autorowi. Ale mówisz raczej o krytykach czy o głosach takich? O krytykach. O krytykach. Proszę Państwa, bo czas pomału kończyć, jest w Osiołku taka scena, którą już przywoływaliśmy, właśnie przekraczania tej granicy ukraińsko-rosyjskiej, i narrator tak siedząc i czekając, aż ten znajomy polityk na wysokim, bo on nadal jest politykiem, tylko wtedy był wyżej, dzisiaj jest niżej. Ale ja się z nim zaprzyjaźniłem znacznie przed jego karierą polityczną, to nie ma nic wspólnego z jakimś... No bo był wybitnym krytykiem literackim, a potem zajął się czymś innym. No, szkoda literatury. I ten narrator, czekając jakby na reakcję, no wyobraża sobie, że właśnie teraz ten polityk dzwoni gdzieś tam do służb dyplomatycznych, te służby dzwonią do jakiegoś wysoko postawionego rosyjskiego urzędnika, który dzwoni do tego komendanta tamtego przejścia i mówi mu mniej więcej tak, no, jest u ciebie w krzakach siedzi narodny pisatiel i na chuj ty jego tam trzymasz. Im dłużej go trzymasz, tym bardziej on cię będzie potem obsmarowywał i po co ci to, ty go puść. Nie ma lepszej sceny, która pokazuje potęgę literatury i potęgę pisarza, proszę Państwa. Andrzej Stasiuk. Dziękuję.